Siemano, siema, hejos. Przyjechał Piotr i sprawdzamy, co może być z betą. Dlaczego tak się dzieje, że nie odpala, nie. No, po prostu przyjadę kawałek, staję, nie mogę jej odpalić i są problemy. Sprawdziliśmy na razie ładowanie akumulatora na przyrządzie i jest wszystko ok. A efekt. Siema, Piotr. A efekt jest taki, że nie mogę go teraz odpalić. Jakby z gazem pójdzie. Wiesz co, zauważyłem, że jak się nagrzeje, to już nie ma tego problemu, ale musi być naprawdę tak dobrze rozgrzany. Tu z tego co widzę, zapuszcza paliwo z wtrysku górnego. Tu. To jest wtrysk jeden. Tak. Tam jest drugi wtrysk. No dwa. I wszystko jest mokre. Tylko dlaczego? To idzie ściągnąć? Tak, idzie. Już się ściągnął. Czekaj. Czemu nie zapinamy? Nie, tutaj. Od paliwa mam wszystko mokre, tak? To jest paliwo, wszystko to jest. To jest jeden wtrysk, koczymy. Jak on jest. Może coś się rozszczelniło. Co to jest dokładnie? Porozkręcać górę? Bak? Ale delikatnie podniesiemy go do góry. Trzeba zobaczyć, czy tu nie jest pęknięty wężyk od wtrysku, bo tu jest pompka. I pewnie. Pompka paliła w środku, która daje tak, ciśnienie na dwa. Pompka jest tutaj w baku. No tu, bo tu jest na cztery śruby. Tak. Które daje ciśnienie na obydwa wtryski. I po prostu dziwne, chyba tylko nie dostaje tyle paliwa, co? No może coś być nie. To jest wtrysk jest mokry, no nie powinien być mokry wtrysk no, od paliwa. Wiesz, w czasie jazdy na przykład tego znaczy, nie ma, ale. Nie znam dokładnie tego układu, co nie? Prawdopodobnie jest wtrysk pomocniczy ten, który steruje przy jakiś zimny silnik. Ten jest główny, tu dalej w tym. I może być tak, że ten gdzieś obciechnie po prostu. I po prostu motocykl nie jest nagrzany na tyle, bo to się no, dzieje właśnie wtedy. Żeby go doruszyć. No. No to się wtedy dzieje, kiedy on jest jeszcze dobrze nierozgrzany, jak tak mu. Nie znam, ale nie tego układu nie znam. Czekaj tu. Możemy to całe wyciągnąć. To wyciągniemy tak. On tutaj będzie na tym. Czekaj. No i tam jest u góry, tak? Poczekaj, pierw dołem trzeba go wyciągnąć. I teraz tak. Widzicie? Jak to tutaj? Na dół, o, jest. No tu jest. To jest gardziel, komora zawirowania. Jako jest końcówka wtrysku, która szykuje sobie gardziel. Tam jest. No i to by się zgadzało. Tu też jest paliwo. Wszystko tu. Wszystko mokre. To jest tutaj filtrze powietrza? Tak, bo to jest komora zawirowania powietrza. I wtryskuje dawkę paliwa. Czyli tutaj jest ten pomocniczy wtrysk na zimnym. I dalej ten główny już jest bezpośrednio w gardzieli. Czy zawsze pustnicą już. To jest mokry bez. Będziemy rozkręcić go całość. Wyciągnąć tu złączkę i wymienić uszczelki. Prawdopodobnie są oręgi na nim. Prawdopodobnie oręg strzelił. Dlatego, czyli co, to całość, te wszystkie obudowy by musiał ściągnąć, tak? Tak? Czy to też? To, nie, tą obudowę od filtra, ta śrubka, wtyczka i tu jest taka spinka. I to się rozejdzie ładnie. No dobra, tak i patrzę. I tu na wtrysku będzie oręg. I taki oręg by trzeba było zamówić, czy to dostaniemy gdzieś tu? Dostanie tutaj w sklepie. W każdym sklepie samochodowym dostanie. Okej. Okay. To co teraz mam rozbierać? Jaki czas mamy, bo z młodym na trening dzisiaj trzeba. Ja się chudę. To wiesz co, to może go sobie zostawimy na wtedy na przyszły tydzień. No a dobra, sprawdzimy jeszcze Fireblade'a, bo zacząłem go stawiać na koło. I parę gum zrobiłem. W jeden dzień było wszystko dobrze, na drugi dzień zrobiłem. Przestał ładować, nie? Musieliśmy go też pchać i od akumulatora.
bo to są gaźniki, nie? No to tutaj z wtryskiem to nie będzie problemu. Patrzyłem na ten regulator napięcia, no i też no, daje temperaturę. Będzie, bo to jest regulator, który jest, zbija wysokie napięcie na napięcie 12 V. Bo przy wysokich obrotach magneto tak zwanym, nawet potrafi 90 V wyskoczyć. Tylko dziwne, że nie ma masy. Nie jest przykręcony. No właśnie, nie. On powinien być przykręcony być do mas. Albo przykręcony powinien być przewód masowy do niego, żeby on brał wzorzec napięcia. No nie, no właśnie nie jest przykręcony. I nigdy nie był. Właśnie dziwne. Bo tutaj mamy żółte przewody. I nigdy nie był, po prostu tutaj sobie leżał, nie? To właśnie wie. Dobra, sprawdźmy co on pokazuje. Zobaczymy, czy w ogóle akumulator jeszcze trzyma. Cześć, ja podłączę akumulator, żeby widzieć co go boli. No mamy 12,6 mamy, nie? Mam nadzieję, że odpali. Akumulator jest bardzo dobry, 10,5 V. Czekaj. No czy się jest pod spodem jakaś plama pod nim? Zbarowało się co? Ty no sucho. To nic dziwnego, że nie odpali. No sucho, nie odpali. Czekaj, gdzieś tu trochę paliwa powinienem mieć. Tu jest czarna. Jest, dobra. Musimy kranik nie zakręcony. Mam nowy kranik, wiesz? Znaczy nowy, używany. Syknie? Chyba na odpalenie tylko. Syknie. Nie paliwo spłynie. Chwilę, dać mu nie. Te. No i tak to jest, jak sprzęta nie jeżdżą, nie? Tak to się dzieje. A z betą, no to tak jak widzieliście, nie? Po prostu wyciek z tego pierwszego wtrysku. No, przy samym filtrze. Nie wiedziałem, że tutaj są dwa wtryski. To takie ssanie. Nie pamiętam, jak było... No, to jest dodatkowa dawka paliwa, no. No, w huskwarnie miałem specjalnie, wiesz, taki wypust, nie? Żeby sanie załączyć, a tu po prostu tego nie ma, nie potrzeba. Trzeba zobaczyć, poczytać o tym silniku, no bo już na drodze nie siedzę, no to. Ale już dużo rzeczy się wyjaśniło. Gra, gitara. Ale jakby pinałem, to na
na kostce jest. Nie, 13 i rośnie. Czekaj, przygotuję lekko. O, idzie. Zapał 14. Tu jest ty, wsówka do wywalenia. Na wtyczce, nie? No przyjerała się. Przyjerała się. Ale od czego, powiedz? Woda, wilgoć mogła być. No tu raczej kiepski, wiesz, nie ma wilgoci. Kiepski styp. Woda, wilgoć. Mam nadzieję, że się wytopiła tu w środku. Się mały śrubokręt jakiś? No, potrzebujesz? Ja swoich nie brałem. Poczekaj, tutaj jest coś. Proszę. Ten? Czy coś płaskiego? Ale ja bym nie dostał po dupie. Nie będzie dobrze. Ale jeździć będzie. Najwyżej inną kostkę, ale kurczę. Czy kostkę to wszystko będziesz. Próbujemy zrobić tak, że... Tak było wszystko dobrze, dopóki nie gumowałem. Jak zacząłem gumować, wiesz, może uderzenia opadał, nie? Może coś... Nie mam pojęcia. No... Nie, w deszczu jechałem dwa razy, wiesz? W deszczu jechałem, to prawda. To prawda, w deszczu jechane było. Ale z betą, tak jak pamiętacie na odcinkach, na zimnym właśnie nie mogłem jej odpalić. Trzeba było kupić linkę, trzeba było go pchać. A w ostatni dzień jak jeździłem, czyli nie wiem, tam chyba z dwa tygodnie temu, tak, to było dwa tygodnie temu, też był taki efekt, że zgasła na zimnym, to jeszcze, no bo to ile tam, 15 minut pochodziła, a potem no tak po dobrej godzinie jazdy już po prostu za każdym razem odpalała, czyli, no ale tego paliwa gdzieś też mi musiało uciekać. Chyba ten wtrysk się włącza tylko wtedy przy rozruchu, na zimnym, nie? Potem już zanika, nie? No, potem już przestaje. Nie wiem, jakoś to jest sterowane. Komputer, nie? Dobra, sprawdzamy jeszcze fajerkę. Nie chodzi, dobra. Na otwartym organizmie będziemy operację robić. Dać ją na obroty? Tak, bo chwilę i od razu się robi gorący, zobacz. Ja tylko zapałem ładowanie, bo docisnąłem. A on zawsze był gorący, wiesz? Aż taki gorący? No. To dziwne właśnie. Zawsze, no. Bo prawdopodobnie... Bo by wcale nie ładowało, wiesz? Jak on walnie, to nie ma w ogóle ładowania. Bo jak go docisnę w wsówkę, bo on jest jeden pin jest przegrzany. To jest tak zrobione, że tam jest trzy przewody idą od prądnicy. Wchodzą tutaj, to jest układ mostek prostomiczy plus elektronika sterująca i te, jak docisnę go tak, że zaczyna ładować z trzech faz, tam się robi ciepły i ten, tak jakby i tu jest przyczyna prawdopodobnie, że jest zimny lód w płytce w środku.
A tego niestety nie rozebierzemy, nie. To zalane żywicą. Czyli ten do wymiany jest. Ten będzie do wymiany. Bo musiałem go docisnąć cały pin, dopiero złapało, że ładowanie. A powiedz, na co patrzeć przy zakupie? To żeby się piny sobie zgadzały. Ogólnie wytanie tego wyciągnąć na wzór, takie coś. Bo to gdzieś tu powinien być numer, ale tu nie ma, wszystko jest pozdrapywane. To. Bo to jest zalane żywicą, nawet nie jesteśmy w stanie tego ściągnąć. No to może, słuchaj Piotr, to może byś go wypiął, byś zobaczył jaki by pasował, byś mi wysłał linka i ja zamówię. Taki. Czy numery jakieś. Z Gimoto zaraz bym zamówił. Zresztą możesz szukać na Gimoto. Na pewno mają, bo ja już patrzyłem, tylko nie wiedziałem który. Nie tu. Tu. Chcę, żeby była ilość pinów i wtyczka pasowała, bo to jest istotne. No nie, no, najważniejsze, no. O, czujkę złapało? No. Czy zmierzchowy? Zmierzchowy. Bo tu nie ma żadnego numeru na nim. Może była jakaś naklejka? Wiesz co, ja już nie pamiętam, bo to... Ja to wtedy, wiesz co, to jeszcze nie wiem. Ja to 10 lat temu to wymieniałem. Jakaś przyczyna tego, że on wypalony jest. Musi być, nie? Musi być. Wystarczy, że jedna dioda w środku, w całym zestawie się przegrzała. No i ten, który jest, o, tu jest. Czyli to jest na 5 tych, tak? 5-pinowy. 5-pinowy. Skołkiem widzę, że ten. A w co to ja sobie... Nie mam telefonu, żeby zrobić zdjęcie. No to zostawię, ale wiesz, ja zrobię zdjęcie. Dobra, to zrób zdjęcie i na Gimoto. To będą żyły. Koszty nie za duże, czyli wyjaśniły się awarie sprzętów. Kurczę, nie mam czasu nawet jeździć, ja pierdzielę. No tak jest, no. Nie ma czasu jeździć. Ale dobrze, że jest czas, żeby zobaczyć i naprawić, nie? No dobra, słuchajcie, no to co, kończę odcinek, wiadomo o co chodzi. A jak wiadomo o co chodzi, to trzeba kupić części w Gimoto. Nara. Trzymajcie się.